Tak naprawdę pewnie nigdy nie dowiemy się, dlaczego Adam Niedzielski stracił stanowisko szefa resortu zdrowia, jakie były główne przyczyny. Moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość pewnie zrobiło sobie jakieś badania, z których im wyszło, że dla formacji rządzącej będzie obciążeniem w nadchodzącej kampanii wyborczej, a nie jakimkolwiek, nie jakąkolwiek pomocą. Stąd zrzucili go po prostu z sań i jadą dalej. Natomiast powodów, dla których Adam Niedzielski powinien utracić to stanowisko już dawno, jest tak dużo, że ramy tego felietonu są za małe. Oficjalną przyczyną, jak wiemy, było to, że ujawnił dane wrażliwe jednego z lekarzy, że wypisywał sobie leki psychotropowe i leki przeciwbólowe, gdy ten zarzucił ministerstwu, że wprowadziło znaczące ograniczenia w wystawianiu recept, na co Niedzielski chciał udowodnić, że jak to, że można te recepty wystawiać, że nie ma żadnych ograniczeń. No i ujawnił, co ten lekarz sobie wypisuje, na co zrobiła się wielka awantura. Zrobiła się wielka awantura, że ujawniono dane wrażliwe, że oto urzędnik państwowy nie tylko ma dostęp w każdej chwili do takich informacji, ale może jeszcze je publikować. Zrobił się wielki krzyk, opozycja poczuła wiatr w żagle i zaczęła dąć w ten bęben. No i tutaj bardzo ciekawi mnie, bardzo interesujące w tym kontekście jest zjawisko, że izba lekarska, czy izby lekarskiej, tak zwany establishment medyczny, który do tej pory ręka w rękę z Niedzielskim gnębił Polaków sanitaryzmem i licytował się, kto bardziej przyciśnie śrubę covidową, teraz nagle nastąpiło nieporozumienie w tym klubie i właściwie można byłoby kupić popcorn i patrzeć na to, jak się nawalają, ale ja dzisiaj postanowiłem, że jednak skomentuję to wydarzenie i o tym właśnie dzisiaj, a więc zapraszam. Zabawna jest reakcja prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasza Jankowskiego, który pomstuje, mówi, że wyczerpał znamiona przestępstwa, że naruszył zasady demokratycznego państwa prawa i zasady prawa i normy prawne, a przede wszystkim nadużył zaufanie obywateli do urzędu państwowego, jakim jest Ministerstwo Zdrowia. No i tutaj każda rzecz wymaga komentarza i właściwie można było tutaj śmiać się z każdego tego akapitu, ponieważ no, zacznę od tego zaufania do Ministerstwa Zdrowia, tak? No, ta historia, którą myśmy przeżyli od marca 2020 roku, od 13 marca 2020 roku, co Polacy doświadczyli, jest po prostu czymś niebywałym. To jest historyczne wydarzenie. To, że dzisiaj Łukasz Jankowski pisze, że naruszono normy prawne tym, że minister ujawnił jakieś tam dane jednego pana z Wielkopolski, który sobie wypisywał e-recepty, a nie pomstował Łukasz Jankowski. Wtedy, owszem, on powie, nie byłem wtedy prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej, ale był pan prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i nie przeszkadzało mu rozporządzenie poprzednika ministra Niedzielskiego, pana Łukasza Szumowskiego, który 13 marca wprowadza rozporządzenie o stanie zagrożenia epidemicznego. Rozporządzenie, które jest, no, które jest skandaliczne, które przede wszystkim zostało wydane z naruszeniem prawa. Tu naruszono zasady państwa demokratycznego i zasady i normy prawne, ponieważ ustawa z 2008 roku bardzo wyraźnie reguluje, kiedy i w jakich sytuacjach taki stan można ogłaszać. Że przede wszystkim trzeba zasięgnąć informacje z wojewódzkich stacji, że musi być decyzja prezesa, czyli głównego inspektora sanitarnego. Nic takiego nie było. To wszystko zostało wydane na rympał. Mówi bardzo dobrze o tym pan prawnik Paweł Nogal w jednym ze swoich nagrań. Otóż wracając do Łukasza Jankowskiego. I Łukasz Jankowski dzisiaj pomstuje, że naruszono normy prawne, a wtedy widząc, bo przecież lekarze mieli dostęp do informacji, co się dzieje. Po tym pierwszym okresie paniki, po pierwszym okresie zamknięcia, po pierwszym okresie ograniczeń, niedostępności służby zdrowia, już wiadomo było, jakie są efekty i można było reagować. Nikt nie reagował. I brnęli w tą narrację. W Polsce ogłoszono stan epidemiczny w momencie, kiedy nie było ani jednego przypadku odnotowanego. Także to
mamy do czynienia z jakimś absolutnie horrendalnym nadużyciem norm prawnych, nadużyciem zaufania obywateli do resortu zdrowia, do państwa i nikomu to nie przeszkadza. I nagle się okazuje, że dzisiaj ujawnienie jakiejś jednej e-recepty powoduje, że do tej pory zgodny chór, który śpiewał tą samą fałszywą nutę, dzisiaj nagle w tym zgodnym chórze następuje jakieś nieporozumienie, no i zaczynają się okładać i wytaczać sobie procesy. No tam przecież ten prezes złożył doniesienie do prokuratury, a wspomniany lekarz z Wielkopolski żąda odszkodowania 100 tysięcy, mówi oczywiście, że to na cel charytatywny, niemniej tutaj dojeżdżają tego Niedzielskiego, chciałby się powiedzieć potocznie, ale oszczędzę Państwu tego. Natomiast wracając do dorobku ministra Niedzielskiego. Przede wszystkim w dorobku ministra Niedzielskiego są zgony ponadmiarowe i tego żadną miarą nie możemy zapomnieć. Te 200 tysięcy ludzi, którzy umarli, ponieważ sparaliżowano system opieki zdrowotnej, to jest rzecz, która będzie wołała o pomstę do nieba. To jest oskarżenie, którego żadnym innym pretekstem nie można ani zatuszować, ani przekierować uwagi publicznej na inny tor. Otóż naprawdę to powinniśmy pamiętać. Rzecz druga. Minister Niedzielski miał taki przebłysk ciekawy, to w 2021 roku, 2 lutego, ogłosił, że właściwie odchodzimy od teleporad, że powinniśmy wrócić do leczenia stacjonarnego. Widocznie mieli już informacje z terenu, co się dzieje, widocznie widzieli, jaką hekatombę zgonów, że ten brak diagnostyki, brak rozpoznania chorób mści się już potwornie, w związku z tym chcieli się rakiem z tego wycofać. I co się wtedy stało? Ja pamiętam bardzo dobrze. Zaprotestowało środowisko lekarskie. Okazuje się, że teleporady były tak świetnym rozwiązaniem, że sami medycy oprotestowali. Oczywiście, że nie będziemy roznosić, zakażać i tak dalej. Tutaj jakby ta narracja wokół tego mogła być dowolna. Niemniej efekt był taki, że ministerstwo rakiem wycofuje się z tego rozporządzenia i przywraca nadal teleporady jako standard, jako główny standard w opiece zdrowotnej. Przypominam, luty 2021. I nagle się okazało, że teraz ujawnienie jest strasznym skandalem, a przecież w marcu, a potem w maju, gdy chodziło o egzaminy ustne studentów piątego roku medycyny, gdy minister zadecydował, że mają odbywać się w trybie stacjonarnym, to znaczy normalnie komisja siedzi na sali, student wchodzi, jest przepytywany, gdy krytykowano go za tą decyzję, on powiedział, no jak to, sprawdziliśmy po PESEL-ach, wszyscy są zaszczepieni, czy większość jest zaszczepionych, nie ma zagrożenia epidemicznego, można jechać z koksem. Czyli co? Wtedy nikomu nie przeszkadzało, że oto minister tak spod palca patrzy, kto jest zaszczepiony, kto jest niezaszczepiony. A dzisiaj oni wszyscy podnoszą wrzask. Ci, którzy wtedy milczeli cicho i mało tego, to oni wtedy najgłośniej pomstowali. Paszporty covidowe, to trzeba wprowadzać, kody QR, nie wpuszczać i tak dalej, i tak dalej. No przecież ci wszyscy lekarze, którzy dzisiaj pomstują i te środowiska izb lekarskich, które pomstują na Niedzielskiego i wytaczają mu procesy, wtedy jeszcze bardziej naciskali na sanitaryzm, jeszcze bardziej naciskali na sprawdzanie, na wprowadzanie paszportów, na wprowadzanie kodów QR, na przepustki covidowe i tak dalej. Była jeszcze jedna skandaliczna rzecz. Otóż pamiętam, gdy rzecznik praw pacjenta zaczął dojeżdżać szlachetnego lekarza Włodzimierza Bodnara z Przemyśla, który skutecznie pomagał ludziom, który tysiące ludzi wyleczył amantadyną, jako pulmonolog znakomicie się na tym znał, i nagle się okazuje, że nasłali na niego takich cyngli dziennikarskich, którzy tropią tego rodzaju rzeczy i robią zlecenia różnych grup interesu, i tutaj pewnie Big Pharma, której zależało na tym, żeby nie było żadnego leku skutecznego, żeby wszyscy musieli ten preparat profilaktyczny przyjmować, i okazuje się, że dziennikarz miał dostęp do tego, ile recept wystawił Włodzimierz Bodnar, że jego przychodnia Optima, która się chwali, że ma tam 3000 wyleczeń, 3000 pacjentów się przewinęło, którzy z COVID-em przyszli i tak dalej,
Nagle się okazało, że 1000 recept wystawił, czy tam około 1000 recept. No i Włodzimierz Bodnar mówi, no tak, 1000 recept na Virejitka, amantadynę w tej wersji węgierskiej, natomiast są jeszcze inne, jest tam Rymandyna, jest Amantix i tak dalej. I przecież to też wystawiał. I nagle się okazuje, że dziennikarz tak spod palca natychmiast miał dostęp do następnych recept na właśnie na te dwa inne zamienniki amantadyny i ujawniał te kolejne informacje. No przecież wtedy nagle się okazuje, że nikomu to nie przeszkadzało, że jakiś dziennikarz ma dostęp do danych wrażliwych, do recept, do ilości recept, na jakie lekarstwa były wystawiane. I nikomu to wtedy nie przeszkadzało. Nie było ani prośby o odwołanie, ani jakiegokolwiek dochodzenia, co się stało, skąd ma takie dane wrażliwe. Jest jeszcze jedna rzecz przykra. Otóż mając dostęp do danych wrażliwych, minister na przykład nie sprawdził, nie pokwapił się, żeby zobaczyć, jaka jest statystyka ludzi, którzy wychodzą żywi spod respiratorów, tak? I w momencie, gdyby, skoro mógł badać po PESEL-ach, kto się szczepił, kto nie, mógł również sprawdzić, kto wychodzi żywy spod respiratora. No pewnie miał takie dane i takie dane są dostępne, ale one ujawnione nam nie będą. Wiemy tylko z informacji ustnych od bliskich ludzi, którzy zmarli pod respiratorami i od tych, którzy obsługiwali te respiratory, że ponad 90% w niektórych sytuacjach, w niektórych szpitalach, w niektórych placówkach ludzi umierało. W związku z tym, tutaj jak widać, dostęp do danych medycznych jest. Te dane zawierają bardzo ciekawe informacje i na przykład możemy również dzisiaj na podstawie tych, możemy, mając dostęp oczywiście, ale tego dostępu my nie mamy szaraczki, mają je osoby uprzywilejowane lub dziennikarzy, którzy zostaną dopuszczeni poprzez specjalne grupy interesów do tych danych. Możemy na podstawie takich danych na przykład wyśledzić, ilu ludzi umarło po przyjęciu cudownego eliksiru, po przyjęciu tego profilaktycznego preparatu. Wracając do ministra Niedzielskiego, jeszcze powiem tylko o dwóch rzeczach. Był jeden przebłysk. Wrzesień 2021 roku w wywiadzie dla tygodnika Wprost, gdy chodzi o trzecią dawkę tego tutaj, co się tak kłuje ramię, minister Niedzielski mówi tak. W sprawie tej trzeciej dawki byłbym sceptyczny, ponieważ nie wiadomo, czy ona jest w interesie koncernów farmaceutycznych, czy w interesie pacjentów. I po tej wypowiedzi minister Niedzielski zniknął na jakiś czas. No było takie ups, co tu zrobić? No po jakimś czasie, nie wiem, 2-3 tygodnie minęło, już są kolejne konferencje prasowe, opowiada, obostrza, zamyka, dojeżdża, pokrzykuje, chwali, że skuteczne, że bezpieczne, że 90% i tak dalej, zaleca wszystkim dzieciom, komukolwiek, 3 razy, 5 razy, ile tylko się chce. Także to jest jedna rzecz, którą nagle miał taki przebłysk, co pokazuje, że oni wszyscy wiedzieli, tak jak Horban, ten szef Rady Medycznej przy Niedzielskim, doskonale wiedział, że Włodzimierz Bodnar ma rację, o czym przyznał w SMS-ie do mnie. Ja pokazałem to w felietonie sprzed półtora roku. Ja pokazałem to w nagraniu sprzed półtora roku, pokazałem te SMS-y. Są dostępne ciągle na Polonia Krystiana. I ostatnia rzecz. Ponurym dziedzictwem ministra Niedzielskiego jest rada, którą powołał tak zwany zespół konsultacyjny, nie wiem jak on to nazwał, który powołał po tragicznej śmierci pani z Nowego Targu. Pamiętacie historię z wiosną tego roku? Pani w Nowym Targu umarła, gdy obumarło jej dziecko w łonie i nie dostała właściwej pomocy medycznej. Pani zmarła w szpitalu. Zrobiła się wielka awantura. Lewica i cała aborcyjna histeria, cała aborcyjna kamaryla wystąpiła z histerycznymi apelami, że polskie prawo morduje kobiety, służba zdrowia morduje kobiety, paraliż spowodowany orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego powoduje, że lekarze boją się pomagać pacjentkom, które umierają i będą kobiety umierały i tak wiele kobiet umiera i nie wolno na ulicę, wychodzimy, czarne protesty, błyskawice, wrzask, Lempart, wszyscy. Później ta pani Joanna, ale
I co wtedy robi minister Niedzielski? Minister Niedzielski wychodzi, mówi ho, 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 tutaj dochodzenie, jak to się stało, powołamy specjalną ekipę, która to wyjaśni, co się stało w Nowym Targu, ale powołamy również kolejny zespół, zespół złożony z wybitnych specjalistów i ekspertów, którzy określą specjalne wytyczne dla szpitali, placówek medycznych, gdzie i kiedy będzie można dokonywać aborcji, i w jednym tchem powiedział, że również choroby psychiczne będą wystarczającą przesłanką do tego, żeby dokonywać aborcji. I rzeczywiście zespół powołał, czyli mamy taką oto sytuację. W Polsce jest prawo, które chroni życie dziecka poczętego, również dziecka, u którego niepełnosprawność się podejrzewa w jego życiu prenatalnym. Natomiast minister mówi, hola, hola, prawo prawem, ale my tutaj mamy swój zespół, który zrobi swoje nowe prawo, swoje wytyczne i będziemy określali, kiedy można dziecko zabić, kiedy można ciążę przerwać, kiedy można usunąć płód, jak to mówią lempartowe. I nagle się okazuje, że do tego zespołu przecież mógł powołać ekspertów różnych, z różnych dziedzin, z różnych opcji, z różnych postaw etycznych, tak? I teraz kilka dni temu dziennikarz tygodnika Niedziela opublikował listę tych nazwisk i okazuje się, że tam nie ma ani jednego lekarza, który kiedykolwiek wstanąłby w obronie życia dziecka poczętego, który kiedykolwiek jakąkolwiek wypowiedzią w momencie, gdy przez Polskę przetaczały się kolejne debaty dotyczące ochrony życia, dotyczące no właśnie czarnych protestów, tej całej awantury związanej, które wywoływały środowiska proaborcyjne, i nie ma tam ani jednego lekarza, który w jakikolwiek sposób dałby się poznać jako ten, który troszczy się o życie dziecka poczętego. Że raczej tam są ludzie, którzy uznawali aborcję za procedurę medyczną, zdrowie reprodukcyjne. Owszem, cała ta narracja lewacka, aborcyjna tam jest reprezentowana. Gdy do tej komisji chciały dołączyć organizacje pozarządowe, w których organizacje pozarządowe, które chronią życie dziecka poczętego, w których, uwaga, zasiadają i pracują i działają również wybitni naukowcy, wybitni lekarze, którzy reprezentują postawę pro-life. No tym razem się okazało, że te organizacje nie miały dostępu nawet jak w charakterze obserwatora do obrad tego zespołu, który ma opracować wytyczne. Wraz z odwołaniem Niedzielskiego nie wiemy, czy ten zespół zostanie odwołany, czy ten zespół zostanie po prostu uchylony, to decyzja o powołaniu tego zespołu. Nie wiem, co zrobi pani minister. Na pewno jest to rzecz, której powinniśmy się przyglądać, bo odejście Niedzielskiego nie zamyka sprawy, a to jest bardzo mocne zagrożenie dla no przede wszystkim dla porządku prawnego w Polsce, dla zdobyczy tego porządku prawnego, który dla zdobyczy konstytucyjnych, jakie mamy w Polsce właśnie przez to, że mamy dobrą ustawę, która chroni życie dzieci nienarodzonych. Musimy o tym pamiętać i musimy patrzeć na ręce tej pani minister i jakiejkolwiek innej, która po tym nastanie, i natychmiast ten zespół albo zmienić, albo zlikwidować, albo powołać zespół, który będzie reprezentował również dobro, którego osoby zasiadające w tym zespole będą reprezentowały stanowisko pro-life, stanowisko obrońców życia, czego sobie i państwu bardzo życzę.